Dzień dobry, państwu witam serdecznie. 14.00 zaczynamy. W pierwszych słowach mojego listu serdecznie pozdrawiam wszystkich śpiewających kanał. Mili państwo, to już jesteśmy, że tak powiem, umówieni wstępnie. Pani Basia też już dała znać, więc cóż, widzimy się. Mili państwo, pan Ryszard Kalisz, adwokat, kiedyś polityk, obecnie członek Państwowej Komisji Wyborczej ponieważ używa pewnego kolokwializmu, więc i ja pozwalam sobie w jakby na zasadzie wzajemności, czy stosując tę samą semantykę jak pan mecenas Ryszard Kalisz powiedzieć, że pan Kalisz zamula. Mili Państwo, dlaczego zamula? To może najpierw posłuchajcie... Jak mówi o zamulaniu, a potem wrócimy do tego, dlaczego, po co zamula, jak nie musi zamulać. O zamulaniu za chwilę. Póki co posłuchajcie. Jeszcze raz pani powiem. Z tych dokumentów, które przesyłane nam są przez różne ministerstwa i wypowiedzi tych osób, które przesłały, one mają taki pogląd. One mają taki pogląd. Ten pogląd w dużym stopniu. Yy, oparty jest na tych dokumentach. No. Ale też muszę powiedzieć, wie pani, bo ja tutaj nie będę objał w bawełnę, no, no zamulają nas strasznie. Ale dobrze, no to po ale kolei. Ale to dobrze, no, niech pani poczeka. nie, ale dojdźmy do szczegółów, bo tak mówimy ogólnie nic i uchwał nic nie wiedzieli. Ale jakie jak... szczegóły? Szczegóły będą 29 sierpnia. Szczegóły będą 29 sierpnia. No co? Możemy dalej zamulać. Jest tak, od. Można powiedzieć, nie przymierzając dwóch miesięcy, na początku resort pana ministra prokuratora generalnego Adama Bodnara e, wystosował wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, załączając szereg dokumentów. Można przyjąć, że dowodów, bo to jednak instytucja państwowa e, załącza dokumenty niebudzące wątpliwości, opieczętowane czerwonymi pieczątkami, więc przyczepić się nie ma o co. Z których wynika, że. E, Zjednoczona prawica, Prawo i Sprawiedliwość, publicznymi pieniędzmi, z budżetu państwa, finansowała swoją kampanię wyborczą w różne, cwane i przebiegłe sposoby. To jakieś pikniki, tam 500 czy 800, plus, a to coś z Monu poszło, to jeszcze z innego ministerstwa, a to klipa nagrał Ziobro, choć wiedział o tym, żeby tego klipu. Nie publikować, ale go nagrał i opublikował. I pamiętacie Państwo wypowiedzi pana Ryszarda Kalisza w mediach, który się wił jak przysłowiowy piskosz. Widok pana Kalisza wijącego się jak piskosz mnie trochę rozśmieszyła, ale tu nie ma w sumie się z czego śmiać. Pan Kalisz po raz który który już nawet nie wiem, przychodzi do pani Doroty Wysockiej-Sznepf e, i zamula. I zamula pani redaktor, zadaje mu konkretne pytania w sposób grzeczny, acz stanowczy, a pan Kalisz zamula. Wije się jak piskosz unika odpowiedzi. E, pani redaktor jest przygotowana, podaje mu liczby, zdarzenia, miejsca, ludzi. On dalej twierdzi, że tak na dobrą sprawę to on nic nie wiem. I materiał, który Państwo zobaczyli przed chwilą, stawia duży znak zapytania, który powinniśmy zadać w zasadzie tak, pytanie Panu adwokatowi, Panu mecenasowi Ryszardowi Kaliszowi, byłym politykowi SLD. Po co Pan, Panie Kalisz, przychodzisz do mediów publicznych i zamówisz? Bo jeżeli dostarczanie dowodów materialnych przez posłów, przez prokuraturę, przez instytucje państwo, in, dowodów na to, dowodów materialnych, nie budzących najmniejszej wątpliwości, ba, nagrań filmowych, z których wprost wynika, a co sam pan Kalisz, członek PKW, przyznaje, wynika, że dokonywano finansowania kampanii wyborczej PIS z publicznych pieniędzy. Co mówi pan Kalisz? Pan Kalisz kwituje to, że tyle dostają tych dokumentów, że to już sprawę zamula. Użycie tego słowa przez pana Ryszarda Kalisza jest w zasadzie obraźliwe dla wyborców. Może nie dla odbiorców tego przekazu, bo jest to pewien kolokwializm, który, no może w ustach tak zacnej osoby jak pan Kalisz, może razić, pewnie szokować, szczególnie w mediu publicznym. No ale powiedzmy, że nie, nie bądźmy aż tacy czepliwi. No, stwierdził, że przynoszą do PKW te dowody, te dokumenty, i to już za Odnoszę takie wrażenie, że Państwowa Komisja Wyborcza bardzo nie chciałaby obciąć, wstrzymać, cofnąć subwencji finansowej dla PiSu. Kombinowali jak mogli. I można powiedzieć, że to ich przedłużenie do 29 sierpnia było takie już, można powiedzieć, że w ogródku już był już z Gąską się witał, że może się uda to jakoś przepchnąć, że może użyją wytrychu pod tytułem nieścisłości i nieprawidłowości, przyjęte z tymi uchybieniami. Myślę, że tutaj taki pewien prawnik, jest chyba radcą prawnym albo adwokatem, pan Krzysztof Izdebski, który popełnił pewien wpis. Ja temu panu przypomnę to, kiedy on tam mówił, że teraz hejt na PKW się leje, że jest mu bardzo przykro, ale prawo jest jakie jest, takie nam podobne bzdury. Ja zapowiedziałam już panu Izdebskiemu, że mu przypomnę ten jego wpis po decyzji 29 sierpnia. A ta decyzja jest coraz trudniejsza dla PKW do wydania, bo wszyscy, rząd, można powiedzieć, instytucje rządowe, dostarczają kolejne dowody, kolejne dokumenty. Akcja z sasinem, długopisami, kubkami, lista polityków tu cudzysłów, e, Sufpolu czy PiSu, którzy za publiczne pieniądze firma Berm. E, Pan Sasin oczywiście nie zna, w ogóle nie, nie wie, nie, nie pamięta, nie było go. Ta pani w tym futrze tu weszła i w tym futrze wychodzi. Też twierdzi, że nie wie o co chodzi. Tu są długopisy. Przypisane, długopisy przypisane, koszulki ubrane, kubki podane poszczególnych politykierów zjednoczonej przestępczości, drodzy Państwa. Za publiczne pieniądze, za pieniądze spółek Skarbu Państwa, jakaś fundacja KGHM-u i inne cuda. Fakturki były wystawiane, pieniążki były płacone. Lubicie te zdrobnienie, prawda? Fakturka za pieniążki, rachuneczek bardzo prosi. Okazuje się, że zamula. Ta ilość dokumentów, ilość dowodów zamula PKW. Powoduje, że oni nie mają wyjścia. Zgrzytają zębami, ale mieli Państwo artykuł 231 kodeksu karnego, najmodniejszy w dzisiejszych czasach: przekroczenie obowiązków bądź niedopełnienie obowiązków. No, nie będzie wyjścia. PKW nie istnieje wiecznie. I ci Państwo, tam już można powiedzieć, no, prawie seniorzy, nie będą mieli wesołych emerytur, jeżeli postąpią niezgodnie z prawem. Od w zasadzie ta decyzja PKW, mieli Państwo, niewiele zmieni w status quo PiSu, bo oni nakradli wystarczająco dużo pieniędzy, by takim czy innym sumptem zasilić rachunki bankowe. No, trochę im nie w smak oddać 15 milionów PKOBP. BP. Myśleli, że nie będą musieli oddawać, no, ale jednak będą musieli oddawać. To ich trochę boli, a co to jest 15 milionów. Mówili Państwo, przy 100 miliardach złotych, 15 baniek to tyle to oni na waciki mają. Nawet jeżeli te kilkadziesiąt milionów złotych subwencji państwowej zostanie obcięte, musi zostać obcięte, bo tak wynika z dokumentów, no to PKW albo zachowa twarz, albo nie. O tym, że jest obsadzona za czasów PIS-u PKW, że są różne zarzuty wobec członków PKW. Że mogą ulegać naciskom. To są oczywiście hipotezy, które jedynie można w takiej formule wyrażać, bo ja też nie widzę związku pomiędzy sprawą chociażby tego wyroku dotyczącego żony pana Beszarda Kalisza, by ten temat wyciągać, bo tutaj nie ma oczywiście związku. Pan Kalisz wyraźnie powiedział, że. Dotykanie tego tematu jest atakiem na jego żonę, na niego i że to nie ma związku, jego zdanie. Ale w zasadzie ja nie wiem, jakie zdanie ma pan Kalisz, i też po co on przychodzi wtedy do medium, skoro nie chce opinii publicznej nic powiedzieć, a jedynie irytuje w zasadzie obraża. Ja czuję się przez pana Kalisza w pewien sposób urażony, że nie obrażony. Urażony, tak? Bo tutaj musimy może stopniować takie doznania czuje się urażony. I też z państwa może się też poczuć urażonymi, bo jednak pan Kalisz osoba wykształcona, inteligentna, a szydzi sobie z inteligencji odbiorców, którzy oglądają medium publiczne, oglądają program pani pani Doroty i nagle słyszą, że w sposób kpiący pan Kalisz odnosi się do dowodów materialnych świadczących o popełnianiu przestępstw, bo de facto to są przestępstwa, tak? czyli okładanie skarbu państwa przez partię polityczną, korzystanie z tego, że mają dostęp do środków publicznych i wydawanie ich na swoje partyjne cele, to jest to defraudacja środków publicznych. I tutaj PKW też niech się dobrze zastanowi, ponieważ pozostawienie tej subwencji czy przyjęcie tych sprawozdań finansowych, kto wie, może zostać uznany przez śledczych, którzy tutaj z urzędu powinni zadziałać. Jako, jakby to powiedzieć, no, zarzuty karne. Tak? No, jednak będzie artykuł 231 kodeksu karnego i może się zdarzyć coś przykrego. Yy, Bo chyba nikt nie chciałby z członków PKW dowiedzieć się, że teraz będą im stawiane zarzuty. Ilość dowodów w sprawie, która nie budzi wątpliwości, też poraża. Zobaczcie państwo, chociażby pan poseł Michał Szczerba, jaką ilość dowodów dostarczył, a jest mało, a przepraszam, zamula. Co musi się stać, by pan Kalisz przyszedł do mediów i powiedział, to chyba byłoby, myślę, naj, najrozsądniej, gdyby przyszedł, przywitał się i powiedział, że on nie może komentować tego, nad czym pracuje Państwa Komisja Wyborcza, ponieważ nie chce zdradzać możliwej decyzji. A tak jest to poigrywanie sobie z opinią publiczną. Lepiej było, gdyby milczał. Dzisiaj już wiemy o tym, też i postawa pana Ryszarda Kalicza na to wskazuje. Dzisiaj już wiemy o tym, że nie ma takiej możliwości w demokratycznym państwie prawa i wedle prawnego reżimu, który sami chcemy wprowadzić i wprowadzamy, aby PIS otrzymał państwową subwencję. To byłby to Myślę, że skandal bez precedensu. Jak państwo postrzegają postawę pana Ryszarda Kalisza? Jak wy, moi drodzy, uważacie, czy dostarczanie dowodów na przestępczą działalność PiS-u, wyborczą, okradanie skarbu państwa, defraudacja środków publicznych, czy w państwa ocenie to również jest zamulanie? Czy też pan Kalisz powinien powiedzieć, że w świetle zebranych dowodów w zasadzie nie ma wątpliwości, to jest formalność, by odebrać, bądź jakby nie przyjąć sprawozdań finansowych Zjednoczonej Prawicy, PIS-u i zażądać zwrotu już udzielonych dotacji, aby pokryć te pieniądze, które zostały zdefraudowane. Jestem niezmiernie ciekaw Państwa opinii. Warto też, myślę, żeby. I pan Ryszard Kalisz to usłyszał i przeczytał, i będziemy kolportować też i państwa opinie dalej, tak by wszyscy mogli, szczególnie pan Kalisz, przeczytać, posłuchać, co państwo o tym myślicie. Ja tymczasem się z państwem żegnam, ale widzimy się rzecz jasna o 20.00. Do zobaczenia.